Panie Ribbentrop, gryźcie się. Wiem, że kanclerz myśli o porozumieniach z Polską w kategoriach długofalowych. W stosunkach polsko-niemieckich nie ma takich trudności, których nie moglibyśmy wspólnie rozwiązać. Ja dasz tym, widzimy potrzebę umocnienia przystąpów między naszymi państwami. Nasze propozycje w sprawie Gdańska i Ustrzelnicy są nadzwyczaj umiarkowane. Herbeck ponadto konstatuje dostępnie do mocarstw antykomunistycznych. Są to kwestie dyskusyjne, panie Ribbentrop, ale obiecuję ich gruntowne rozważenie. Jednakże układ z Niemcami skierowany przeciwko Sowietom naraziłby Polskę na niebezpieczeństwo. Związek z Rzeszą, właśnie prawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, jest pan taki uparty w sprawach morskich. Morze Czarne też jest morzem. Polska ma swój pakt o nieagresji z ZSRS. Bist du ernst? Rozważa pańską propozycję przystąpienia do paktu antykominternowskiego. Niech pan jednak nie będzie przypadkiem optymistą, realizując wszystko to, co pan od nas tutaj usłyszał w sprawie Gdańska i autostrady.